Widać go tam? Go tam może nie, bo to Włocławek, ale rower widać. Brum, pss. Jak jeździ się całkowicie legalnym rowerem elektrycznym w Polsce? No mam kilka przemyśleń. Funbike Urban na 19-calowej ramie i 28-calowych kołach. Made in Poland. Jedziemy. Po pierwsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy rower elektryczny całkowicie legalny. No więc moc silnika nie może przekraczać 250 W. Ma być brak możliwości jazdy na manetce, samej manetce. To nie jest skuter elektryczny, to jest rower elektryczny. Silnik ma ciebie, rowerzystę, czy tam mnie, wspomagać. I to wspomaganie ma się wyłączać automatycznie przy przekroczeniu prędkości 25 km na godzinę. Jeśli chcesz sobie jechać szybciej, to sam musisz dopedałować tą prędkość samodzielnie. Na własną rękę czy tam nogę. Funbike Urban 19 cali. Dumnie noszący naklejkę Made in Poland. Aluminiowa rama o rozmiarze 19 cali. Wybieraliśmy ją z moją żoną po to, żeby jeździło się wygodnie jej, Karolinie. 1,75 m wzrostu, 55-60 kg. Nie chcę się przyznać. Z przodu jest amortyzator, taki sprężynowy. Koła, tak jak mówiłem, 28 cali z oponą na asfalt bardziej niż w teren. O czym też się boleśnie przekonałem, nie mogąc podjechać pod pewne wzniesienie. Hamulce to klasyczne wręcz V-breaki, przerzutki Shimano, manetki Shimano. Rower ma 8 biegów i wszystkie te biegi zrealizowane są na tylnej kasecie. Z przodu zębatka jest jedna. Silnik, to co pewnie Was najbardziej ciekawi, o mocy znamionowej 250 W i mocy maksymalnej 560 W. Pracuje na napięciu 36 V i ma 3 biegi. Bateria umiejscowiona jest pod bagażnikiem, ma 14,5 Ah. I co, jak? Fajny, niefajny, dobrze się jeździ? No to mówię do żony, wsiadaj, jedź na hel, wróć i daj znać. Chyba na głowę upadłeś. Tak więc pojeździliśmy sobie trochę po Krakowie, bo tu mieszkamy. A potem na hel wybrałem się sam. Okej, może nie z Krakowa na hel, a z Władysławowa na hel, ale to wciąż 40 km ciurkiem. Auto porzucone, ja spakowany, Karol spakowany, czeka na mnie w sumie. Jedziemy na hel, na rowerach. Pierwszego kontaktu czuć, że jest to rower, który został zaprojektowany jako elektryczny, a nie urodził się zwykłym rowerem, którego ktoś później do bycia elektrykiem jakoś zaadaptował. To nie jest dzieło doktora Frankensteina, to jest produkt od A do Z przygotowany jako rower elektryczny. Wszystkie elementy elektryka są tak dobrze wpasowane, przewody są dobrze poukrywane, a bateria umiejscowiona jest tak, że trzeba wiedzieć, żeby jej szukać. Gdyby ktoś tutaj koszyk zamontował taki, nie wiem, wiklinowy, to dałoby się tą baterię ukryć i rower byłby praktycznie nie do poznania. Dzięki temu jest miejsce na przykład na bidon, czego w moim pierwszym rowerze elektrycznym, no niestety nie było. Tam była ta wielka bateria, która była doklejona do ramy i wrzeszczała wszystkim naokoło: jestem elektrykiem! Podoba mi się, jak tutaj pracuje to wspomaganie elektryczne, bo to jest faktycznie wspomaganie. Rower nie przejmuje tutaj inicjatywy i nie stara się rozpędzić cię do zadanej przez niego prędkości. Na tym rowerze cały czas trzeba pedałować, żeby jechać i nie ma takiej sytuacji, że silnik cię wyprzedza, silnik wyprzedza kolarza. Absolutnie w każdym momencie jazdy czuć opór, a ten opór jest mniejszy, im wspomaganie ustawione jest na wyższe. Nie ma pedałowania w powietrzu, nie ma pedałowania dla idei.
dzięki temu, że jest to fajnie wyważone, no to chcesz jechać 12 na godzinę, to jedziesz 12. Chcesz 17 czy 18, to dokładnie z taką prędkością jedziesz. W tych najtańszych sterownikach rowerów elektrycznych, no prawdopodobnie dokładnie w tym, co mam w tym swoim drugim elektryku, tam na pierwszym biegu z moją wagą mogę jechać dokładnie 19,7 km na godzinę, na drugim biegu dokładnie 25,5, a na trzecim dokładnie 33. I jeśli tylko trochę ruszę pedałami na biegu drugim, to rower się rozpędzi do 25,5 i będzie tą prędkość trzymał. A jeśli chcę jechać wolniej, to muszę chwilę pedałować, przestać, chwilę pedałować i przestać, chwilę pedałować i przestać. I silnik się załącza, wyłącza, załącza, wyłącza. A tutaj tego nie ma. Tutaj ta jazda jest dużo bardziej płynna, a jej prędkość zależy po prostu od ciebie. I to jest trochę tak, że ja nie do końca wiedziałem, że ja tego potrzebuję, dopóki tego nie spróbowałem. Dokładnie tak jak z kursem fotografii z drona, który sprzedaję. Jakie zdjęcia można zrobić z parkiem? 6-letni dron, który nawet nie ma rachów. Absolutnie w każdym aspekcie czuć, że jest to rower droższy niż takie najtańsze elektryki. Siodełko jest jakieś takie bardziej miękkie. Hamulce po prostu działają i nie piszczą? To jest trochę tak, jakby przesiąść się, wiecie, ze Skody do Audi. Ja cały czas porównuję, sporo kilometrów tamtym rowerem przejeździłem i absolutnie nie miałem do niego zastrzeżeń, dopóki się nie spróbowało czegoś tak o jedną półkę wyżej, no. To absolutnie nie jest to, że Skoda jest zła. Po prostu w Audi drzwi zamykają się jakoś ciszej, pokrętła dają taki przyjemniejszy klik i jeździ się nim tak po prostu troszkę fajniej. Patrząc na kierownicę, mam tutaj wyświetlacz, który jest no, normalny, generyczny, ale skuteczny. Nie potrzeba absolutnie nic więcej. Jest stan baterii, jest prędkość, jest poziom wspomagania. Ten wyświetlacz się podświetla, jeśli mamy taką ochotę. Można z niego włączyć i wyłączyć przednią i tylnią lampkę. Pod wyświetlaczem jest port USB, o którym nie wiedziałem, kiedy jechałem na Hel. Jest dobrze schowany, no. Na kierownicy nie ma natomiast uchwytu na telefon. To znaczy, u mnie już jest, bo sobie dołożyłem. Ale gdyby ten uchwyt tutaj był, to absolutnie o tym rowerze nie można by powiedzieć, że brakuje mu jakiejkolwiek rzeczy. Jest też dzwoneczek. Taki zwykły, dzwonkowaty, rowerowy. Kolejna rzecz, która utwierdza mnie w przekonaniu, że jest to rower, a nie skuter elektryczny. Rower z dzwonkiem, nie klaksonem. Ja tym pojazdem zrobiłem około 150 km, z czego 40 w trakcie jednego dnia wycieczka z Władysławowa na Hel. Czy udało mi się cokolwiek zepsuć? Bo to jest najistotniejsze pytanie. Tak, udało się, ale ciężko tu winić rower. Postawiłem go, zrzuciłem go z bagażnika samochodowego na błotnik, a do tego trochę się na to jeszcze wszystko przewróciłem, więc błotnik lekko urwałem. Ale lekko. Naprawię sobie, tylko muszę go tam po prostu odkręcić i przykręcić jeszcze raz. Zdejmowanie rowerów z bagażników rowerowych nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Przynajmniej jak to się robi w pojedynkę. Pomińmy temat, ale wspominam o tym dlatego, że rower jest polskiego producenta i sprzedawany w Polsce. Co za tym idzie? Mamy normalną polską 24-miesięczną gwarancję i serwis autoryzowany w Polsce. W ogóle na stronie sklepu zobaczycie, że rozpisane są praktycznie wszystkie rzeczy, wszystkie elementy, z którego ten rower się składa. Dzięki temu, jeśli coś się urwie, to wiadomo czego szukać. Po nazwie, po modelu. I wpisując te części w Google, takie jak manetki, hamulce, przerzutki, support na przykład, pozdrowienia dla Karola, support, jak najbardziej te rzeczy da się dokupić. I te części są popularnymi częściami dostępnymi w różnych sklepach, nawet w Decathlonie coś mi się wyświetliło, że jest. Myślę, że bardzo warto wspomnieć, że rower z baterią waży 25 kg i ta wersja z 19-calową ramą, bo wersje są dwie, 17 i 19, jest naprawdę duża. Ona ledwo mieści się do kangura na pakę, a jestem w stanie tam przeprowadzić się na raz. Głównym powodem jest naprawdę wysoka kierownica, która jest bardzo wygodna w trakcie jazdy, ale utrudnia życie, jeśli faktycznie chce się ten rower zapakować do samochodu. I ja na czas podróży tą kierownicę po prostu demontuję. Sam rower jest ciężki jak na rower, ale nie aż tak ciężki jak na elektryka. Jeśli on waży 25 kg, to warto wspomnieć, że hulajnoga, którą tu ostatnio nagrywałem, waży 30. Bez problemu moja żona jest w stanie ten rower wprowadzić do bloku, załadować go do windy, następnie wymanewrować tyłem i wprowadzić go do mieszkania, przez przedpokój, salon, na balkon i tam go zaparkować. W pojedynkę. Więc uszczęśliwiając swoją małżonkę tego typu pojazdem, nie zwalacie sobie na łeb
obowiązku wnoszenia tego roweru za każdym razem i wynoszenia go, kiedy będzie miała ochotę się nim przejechać. Odpowiadając na pytanie zadane na początku odcinka, jak się jeździ w pełni legalnym rowerem elektrycznym? Dobrze się jeździ. Zapomina się wręcz, że jest to elektryk, bo to wspomaganie działa na tyle niezauważalnie. Zauważasz, że jedziesz dalej niż dałbyś radę bez silnika, zauważasz, że pocisz się mniej, ale to wszystko jest w taki sposób nieangażujący. Jeśli dostałbyś na tym rowerze mandat, to nie za poruszanie się pojazdem bez homologacji, nie za jazdę skuterem po ścieżce rowerowej, a tylko z własnej głupoty. I jest to informacja w jakiś sposób odprężająca, że z tyłu głowy nie masz tego, że o, straż miejska, puszczam manetkę, zmieniam bieg. Może się nie domyślam. Aha, bo nie powiedziałem jeszcze jak z baterią. 105 kg przemysłowa dojechało za Władysławowa na Hel, prawie 50 km, używając połowę baterii. Także moja żona, która waży połowę tego co ja, te 120 km na wspomaganiu? Realne. Do zrobienia. Rower do testów dostarczała mi firma Elektrofan. I tam też można sobie go kupić. Linki będą pod filmem. W tym odcinku to na tyle. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapę, suba. I co? Do następnego.